dzisiejszym odcinku będę usługiwać wszystkim, którzy brali udział w odcinku z Berkiem przez cały dzień. Także biorę wszystkie zadanka. A ci zapytam się ich, co chcą. Dwie sprawy. Pierwsza z nich to dla ciebie. Na dobre rozpoczęcie tego dnia. Żeby ci się dobrze usługiwało. Po prostu mam dzisiaj jedną zachciankę. Kawa. Nie, mega mam dzisiaj ochotę na fryty z majonezem. Ale nie ze zwykłym majonezem, tylko Bielecki. Własnoręcznie robionym majonezem. Oh, fuck. To musi być z jakimś robakiem. Dobra, zobaczymy, czy to będzie w ogóle jadalne. Nie majonez kielecki, tylko majonez wikecki. Wikecki, dobrze, że nie wikary. Wikary. Jesteśmy bardzo połamani po trasie. Co ja mam cię wymasować? Dawaj, plecy. Słuchaj, coś związanego może być z masażem i to możesz zrobić już co chcesz z tym. Mogą być, wiesz, tam plecki, może być głowa, różnie tam. Dobra. No nie, stopki nie. Wiem totalnie, co Hania by chciała. Bo ja jestem rozchorowana od jakiegoś czasu, się nie mogę doleczyć. Jestem po antybiotyku i mi się po prostu marzy taki domowy rosołek, ale nie kupny. To jest nic przy tym, że muszę dzisiaj zrobić majonez sama. Czy jakby z tego rosołu można tam coś uściupać i od tego majonezu z tymi frytkami? Chciałaś masaż? Będzie masaż. Ja ostatnio borykam się z takim jednym problemem, a mianowicie nie mam fajnych spodni. Dlatego bardzo bym chciał, żebyś sama mi te spodnie skustomizowała, dodała coś od siebie, żeby one mi się podobały i być może ubiorę je na waszą trasę w październiku, ponieważ lecicie w kolejną trasę, także nie mogę się już jej doczekać, a te spodnie będą dla mnie taką małą zapowiedzią, także nie mogę się doczekać. Fajne zadanie, tego się nie spodziewałam. Kostek jest chory, więc pukamy tam i dowiemy się, czego by chciał ode mnie. Ja bym chciał domowe spać wieczorem. Dobrze, zrobimy ci domowe spa. Dzięki. Jakie masz dla mnie zadanie, mimo że nie macie dzisiaj z nami podczas nagrywek, to może jest coś, co chciałbyś, żebym ci przywiozła lub ogarniała dla ciebie. Mój organizm jest trochę przeciążony, więc może jakąś taką paszkę regenerującą, jakieś witaminki, coś ten teges. Dobrze, w takim razie ogarnę taką paczkę. Pamiętajcie odcinek, w którym robiliśmy dla ciebie prezenty? Tak. Taki piękny rysunek ci zrobiłem. Tak. Ciebie. Tak. Chciałbym coś taki swój. Ci mam cię narysować. Jeśli masz ochotę, to... Ale ja mam dzisiaj dużą potrzebę tego, żebyś się uzewnętrzniła i usłyszenia od ciebie czegoś miłego, więc chciałabym, żebyś napisała dla mnie wierszyk. Dałaś mi zadanie, które jest dla mnie najcięższe, bo ja jestem fatalna w takie rzeczy. Ale dobrze, lecimy na zakupy. No i w sumie bardzo się cieszę, że będę mogła coś tam narysować, wykazać się i tak kreatywnie, ale też kulinarnie. Akurat rosół umiem robić bardzo dobry, z przepisu mojej mamy, więc fajnie. Zadania, jakie dostałam od innych, to nie są takie mocne zadania, że faktycznie muszę coś zrobić takiego chamskiego, trudnego, tylko wszystkie są bardzo przyjemne, za co dziękuję. I też, jeżeli chodzi o zadanie od Bartka Świeżego, to koniecznie oglądajcie do końca, bo zobaczycie tam wtedy, o co on mnie poprosił, ale myślę, że na razie pozostawimy to jako tajemnicę dla was. O! Spa! Serio, jakby to są rzeczy, które są stworzone dla niego, ze względu na to, że robi bardzo dużo takich wymagających challenge'y, typu na przykład 200 tysięcy kroków. Żel na ból mięśni, to też się na pewno przyda. Trzy pak witaminek też na pewno Bartkowi się przyda. Kiedy mama zostawia cię przy kasie z zakupami, każe wykładać towar na taśmę i ucieka. Ja nie mam pieniędzy na zakupy. Kto to za to wszystko zapłaci? Myślę, że Julitkę tak delikatnie sprankujemy i zrobimy jej najgorszy masaż w jej życiu, ale pójdziemy do sklepu z takimi prezentami, z takimi voucherami i kupimy jej po prostu voucher na masaż plecku, bo ja raczej nie zapewniłabym jej fajnego masażu. Łoret! Masaż czekoladowy. A teraz już lecimy do domu i gotujemy zupkę. Więc mamy tutaj wszystko to, co ja używam do rosołku. I ona nie patrzy. Trochę witamin. Dlaczego w tym selerze jest brak selera? To jest pietrucha chyba. Nie wiem. Teraz to już nie wiem. Ale pan kucharek, pan wegetek, wyostrzy się cymbale. A to nie. No i teraz co? Wykańczamy sobie, myję te warzywka, dodaję kurę i co? Gotujemy. Rosół jest mega prosty. Perfekcyjna pani domuczek. A w międzyczasie, kochani, kroimy ziemniaki i zabieramy się za robienie majonezu dla Bartusia. Kto to taki? To ziemniaki. Nie. O nie, dobrze, że to nagrałem. Tu frytkę całą odkroiłaś. Muszę to uciąć, bo obrońcy ziemniaków nas zlinczują. To się zmieni w majonez? No nie wiem. Co tu się dzieje? Robi się majonez! Co? Wikary!
Rosu ucieka! Afera, co się stało? W ostatnim momencie go złapałam. Już wychodził z gara. On już chce być podany do stołu. Szukamy jakiejś foteczki Dominika w takim razie. Dominik, nie będę wam spoilerować, jaki piękny rysunek dla mnie zrobił, bo po prostu musicie obejrzeć mój odcinek. Oj, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja zajrzę do gara, czy tam urosł na mnie ucieka. O Boże, no. O, spróbowałbyś uciekać. Masz szczęście. Elegancki! Uśmiechnięty. Alusia, kto to jest? Ten, Bartek Kubicki. Nie! Nie! A kto? Dominik. A, no, też może pasować. La Mai. Na górze róże, tak? Na górze sosny. Ja bym takie z życia coś napisał. Na górze Doci Donat, na dole koło Fortuny. Maja się cieszy, kiedy Olivier... Nie przeciąga struny. I co dalej? Teraz zrobimy niespodziankę dla Julitki. Tak ona jeszcze nie wie, co ją czeka. Julitka, już! Cześć! Czekaj, gdzie jest to przygotowanie, Wika? Baba mnie wyprosiła. Cię się zmieniła, no dobra. Kochana, na brzuchu? Odpręż się. Odprężam się. Siedzi na mnie taka kobieta piękna. O! Dziękuję. Jeśli chcecie się na masaż, naprawdę zainwestujcie lepiej pieniądze, przeczytajcie opinię, bo ja w tym wypadku nie przeczytałam opinii i właśnie wydarzyło się coś takiego. Ale słuchaj, to co musimy zrobić, musimy pójść razem na masaż. Dziękuję, to pa. A tak serio, Julita, to mam dać imię masaż w prezencie. Naprawdę? Tak. Proszę bardzo. Akurat się w ogóle nie spodziewałam tego. Czy jest tu jakiś masu? Bo jeszcze nie ma. Dobrze, kochani, teraz zajmiemy się customowaniem spodni. Lecimy z tym. O, ale cool, o, wow. Dobra, to pierwszy raz, nie wiem totalnie, co z tego wyjdzie, jak mam być z wami szczera. Musimy instrukcję przeczytać. Uspokój się, spokojnie. Spokojnie. Kochani, kolejna osoba, czyli Olivier. On zażyczył sobie, żebym przygotowała mu relaksacyjne spa. Maseczki. Przygotuję mu dwie, bo może dzisiaj się czuję jak jaszczurka, a może dzisiaj się czuję jak cheeta. Jak cheeta? I maseczkę do stóp. Fajne. Wow. Ja miałem taką wodę, jak miałem rdze w kanalizacji. Ale to jest zdrowe, dużo żelaza. Face sheet. To musi być dobre. Chory człowieku, przygotowałam dla ciebie wieczór spa. Wow, mam... żółta jest ta woda. Tak, bo ma dużo płynu. Serio? Tak, no. Znaczy nie z kranu tak leci? Nie. Dziękuję bardzo. Do tego masz tutaj zestaw, peeling do ciała i różne taka kula do kąpieli. Wszystko, co byś chciał. Czy ty masz włosy? No właśnie. Miarę są. Maseczka do włosów, proszę dobrze. Bardzo. Jest mi naprawdę miło, serio. Miłej kąpieli. Stary, jak Wolverine wyglądasz. To jest do tego można? A ja jest problem. Bo tam się wdarł jakiś dziki kot. Dobrze. Dla Mai. Na górze Doty Donuts. Na dole koło Fortuny. Maja się cieszy, gdy Olivier nie przeciąga struny. To koniec? Maja romantyczną... Nie, jeszcze raz. Maja romantyczna jest nie od dziś i lubi z nadzieją popatrzeć w gwiazdy. Serce jej mocniej zaczyna bić, gdy się zbliżają wspólne wyjazdy. Blondynka z niej przepiękna jest i serce ma przeogromne też. To dla ciebie. Dzięki. Jak ci się podoba? Widzę, że się bardzo postarałaś.
Ale kochana, nie widziałaś masażu Julitki. Doceniam. Bardzo mi miło. Powieszę sobie gdzieś na lodówce albo poduszkę. Nie masz nawet lodówki. I zorganizowałam też tutaj tego boksa, o którym wam wcześniej mówiłam. I w tym boksie znajduje się bardzo dużo różnych fajnych rzeczy. Także myślę, że taki boks jak najbardziej mu się spodoba. A tutaj macie jego reakcję. Proszę bardzo. Przede wszystkim. To jest najważniejsze. Po kolei, dobra. To cukierki, ale żel na mięśnie, bo ty cały czas coś sobie robisz z tymi mięśniami, więc proszę. Dziękuję. Kolejne 300 tysięcy kroków będziesz miał. Okład ciepło-zimny. O, to akurat bardzo potrzebne. Żebyś te swoje zagrzebiałe stopy mógł moczyć, to masz tutaj sól. Tu masz witaminy od A do Z, magnez oraz kolagen. Dobrze trafiasz. Bobenek tutaj ci wsadził na dodatkowe, żebyś wzrok miał dobry. To jest na wzrok? Świeczuszka, żebyś mógł się zrelaksować. Co? No wiem, że nie czujesz, ale to daje vibe. Moczysz stopę i odpalasz świeczkę przy wannie i masz vibe. Z wielkim dzieciakiem, więc masz plastry odpowiednie twojemu. Mogłeś Spidermana kupić. No właśnie nie było, ale wziąłem coś z wygląda jak gęgar stwory. I do tego na te upały. A chciałem sobie kupić do biurka, ale... Proszę bardzo. I do tego ice bag. To mi się kojarzy z Andrią, oni często dawali ice bag, nie wiem czy pamiętasz. To jest taki box na przed i po kroki. O tak. Dziękuję. Okej, proszę bardzo, rosół dla Hani, który wyszedł jakoś tłusto, ale to dlatego, że... Że ma być zdrowy. Tak. Jest. Ej, rzeczywiście jest mega tłuściutki. No. Ja coś czuję, że jeden sip i będę zdrowa. Dobry czy nie? Approved. I jak tylko był ten, była mowa o tym odcinku, że Wika nam robi jakąś tam jedną przyjemną rzecz, tego się nie spodziewałam. Nic się nie dzieje, bo czuję frytki jak coś. Mój się zazwyczaj brązowy zaczyna robić. A jak zasuwają. Pierwszy raz powiem, co robię. Rupiące. Spalone. Dobrze, że jest kolejna partia. Mocno zarumieniona. Dobrze, kochani, proszę bardzo, są wtyteczki dla Bartka. Zrobiłam majonez. Ojejku. To jest wikary. I samo robisz fryty? Tak. Nigdy wcześniej nie jadłem pastorecznie robionego majonezu, ale konsystencja jest giga fajna, no. Bardzo dobrze ci wyszło. Mega dobry majonez. Jest mega fajny, dziękuję ci przepięknie. Nic się nie zmaruje u Puchalskiej. Dwa bidony pełne rosołu. Spodnie miały mieć na sobie Gen Z. Robiłam to i się nie udało, ale za to zrobiłam ci spodnie, które wydaje mi się, że faktycznie ubierzesz. A jeżeli uznasz, że nie ma tam wystarczająco dużo tych rzeczy, to że razem pójdziemy do sklepu i kupimy. I razem to zrobimy, bo to jest mega proste. Fajnie. Więc 3, 4. Ej, bardzo ładne, takie proste, ale jakby o wiele lepiej teraz wyglądają. Dziękuję ci bardzo, bardzo fajne spodnie. Reakcja na Dominika. Czy ty widzisz, że to jest Dominik? Tak! Tak! Nie oceniaj, błagam! Ale to się liczy sam gest, słuchaj, to jest najważniejsze. O kurna, nie wiem co to za zdjęcie, dlatego pojęcia nie mam. Kiedy pięciolatek przychodzi z krawieckiem? Tato! Narysowałem cię! Ale bardzo, mam gęste brwi, tak jak mam, brązowe oczy, czyli wszystko się zgadza, kolczyki, kurde, nozak kartofel ci też się zgadza. Bardzo mi miło, to jest taki kochany, dziękuję. No i przyszła twoja kolej, czyli już jesteś ostatnią osobą. Zapowiadałam widzom, że zrobię coś dla ciebie, ale nie mówiłam im przez cały filmik, co będziemy robić. Bartuś poprosił mnie o to, żebym zabrała go do jego ulubionej miejscówki z jedzeniem. Tak i żebym w tej miejscówce zamówiła jego ulubione jedzenie. Tak jeżeli nie zamówię, jeżeli miejscówka będzie zła i jeżeli zamówię złe jedzenie, to wtedy będę musiała zapłacić Bartkowi 100 zł. Tak. Także to jest taki test troszeczkę zgodności i ja pomyślałam, że zrobimy to zupełnie inaczej. Ty pojedziesz swoim autem, ja pojadę z Benkiem i spotkamy się na miejscu, nie mówiąc sobie, dobra, czy to jest to miejsce. Dobra. Więc do zobaczenia na miejscu. Do zobaczenia. Wiem, że na pewno wybrałam dobre miejsce i znajduje się ono tutaj. Czyli się udało jednak. Co to za niespodzianka. I to jest twoja ulubiona restauracja? Tak. To jest moja ulubiona restauracja. To jest moja ulubiona restauracja. Ulubiona. To jest moja ulubiona restauracja. Okej, sis? Let's go. Utrudnijmy. Wybierz mi... trzy rzeczy. Tak. Okej, no to proszę bardzo. 3 skrzydełka chili. Easy, easy peasy, lemon squeezy. Proszę bardzo, ryżyk. Easy peasy, lemon squeezy. I kalarepa na przełamanie.
Oczywiście, że tak. Tak jest. Niestety stówki dodatkowej nie zarobię, ale przynajmniej zapłaci za moje jedzenie. O tak. Jedzonko. Więc my życzymy sobie smacznego i widzimy się z wami już za niedługo na kanale, na kolejnym odcinku. Pa! Do zobaczenia.